Siemanko, z tej strony MDziak i dzisiaj zagramy sobie, a raczej będziemy kontynuować Subnautica Below Zero Early Access. Myślę, że podoba wam się gra. Nie wiem o tym, bo tak jakby nagrywam odcinek po odcinku, ale myślę, że wam się gra podoba. Subnautica wam się podobała, więc myślę, że to też. A teraz wam pokażę pewną ciekawostkę. Jak się podejdzie do tego kwiata, on mnie podpala. Ty śmieciu. Ale ze względu na to, że nie ma HP jeszcze wbudowanego w tą wersję, no to... możesz mi naskoczyć, śmieciu. Ale pomijając fakt... porąbanych kwiatków. Chodźmy do tej bazy prekursorów. Myślę, że to nas najbardziej interesuje. Come on, nigdzie się nie można dostać. Dobra, leca go. Także tak, gra mi się strasznie podoba, w sensie po samych screenach bardzo mi się podobała ta gra i myślę, że teraz się moje zdanie nadal nie zmieniło, zobaczymy jak to będzie z czasem. A teraz jakieś magiczne zielone kryształy, takie, no że tak powiem, idealnie w stylu tych świątyń, tych baz, prekursorów. To jest jakieś zejście na bok. Nie przejdę się nim, bo wydaje mi się, że to tutaj nic nie będzie, a wolę być pewnym. No, nic tu nie ma. Jest tylko taka szczelina po prostu. Wykopana. Te zielone kryształy strasznie mi się kojarzą właśnie z tą energią, którą wykorzystują tutaj prekursorzy. Więc, no, myślę, że tak. No to chyba z tego korzystają właśnie. Że z tego mają energię. Dobra, to są już nasze rzeczy. W sensie, no... naszej ekipy, w ogóle tak... powiedzmy ziemi. Warning, access defend. Further efforts will be deemed. How do you know my name? I come in peace. Sam, the building just powered up. Damn it. Dobra. Tak jakby baza postanowiła, w sensie baza prekursorów uwięziła tam naszego ziomka, z tego co ogarnąłem. Tutaj jest jakiś kod. Tylko teraz jak odszyfrować ten kod? Zgaduję, że dali nam to gdzieś. Alien Facility. Warning, access denied. Further efforts will be then forcing. How do you know my name? I come in peace. Z Robinem gadał. My się nazywamy chyba Sam. Jak tak patrzę po tych wszystkich rozmowach, to tak mi się zdaje. Prawie sobie mikro. O, wydaje mi się, że my jesteśmy Sam. Chociaż... możliwe, że to my jesteśmy Robin, no bo w sumie tutaj jest Sam, damn it. Czy wiecie, że takie no, wiadomo. Tylko teraz tak, jak się tam dobić? O Boże. Tutaj powinien być gdzieś kod nam podany, or something. Chyba, że to. Bo to wygląda jak, tak jakby cztery zestawy liczb. O, come on. No i co ja mam teraz zrobić? Nie mam tej. Nie mam tabliczki. I skąd ja mam tą tabliczkę wziąć? Skąd ja mam ją wytrzasnąć? Tą tabliczkę. Ha? Coś mi się nie wydaje, żeby gra się kończyła w tym miejscu.
Like, no, come on, to by było wredne ze strony twórców, jakby pokazali nam tylko i wyłącznie tyle. Chociaż na screenach więcej w sumie nie było widać. No ale come on, dobra. Oh shit. Skąd my mamy wziąć tą tabliczkę albo ten kod? Like. Task list. Weekly report to research base zero. No bo tak jakby aktualnie utknęliśmy w martwym punkcie. Siedem cztery dziewięć. My jesteśmy sam. To City Station, to nieważne. Tak jakby jesteśmy w dupie, a przynajmniej ja jestem w dupie, bo tak jakby ja nie wiem, co mam tutaj zrobić, żeby tu się dostać. Nie mam żadnego kodu PIN-u, chyba że jestem ślepy. To nie jest gra łamigłówkowa, więc tutaj raczej takie dane nam dają na bieżąco. A skąd ja mam je teraz wytrzasnąć? To szczerze powiedziawszy, kuźwa, nie wiem. No tak jakby to miejsce wygląda tak, jakby tutaj miała leżeć gdzieś ta tabliczka, co nie? No bo to jest takie odosobnione miejsce i w ogóle. Znaczy, no okej, to by było trochę zbyt łatwe. No ale co ja mam teraz zrobić? Na tym się kończy gra? Serio? Ja rozumiem smaczek i te sprawy, że nas nie wpuszczą tam od razu, no ale no come on! Serio? Pokazali nam zarys bazy? O kurde. O kurde. Ej, dobra, wiecie co? Zwracam honor. Zwracam definitywnie honor. Definitywnie zwracam honor. Nic nie mówiłem. Ale pierdalnął ten piorun. O kurde. Musimy teraz tędy iść, bo nie ma innego przejścia. Tutaj nam się przejście otworzyło. Wow, to jest to miejsce ze screena. Dobra, definitywnie zmieniam zdanie. Przepraszam. Przepraszam twórców. Nic nie mówiłem, naprawdę. Naprawdę nic nie mówiłem. Wow. To są te zamarznięte, że tak powiem, wodospady? Wow. Dobra. Ewidentnie zmieniam zdanie. Przepraszam. Przepraszam. Naprawdę, przepraszam. No co tu ciekawego jest, bo na razie to idziemy tędy tylko. I ani tu nic do znalezienia jest, ani nic. Jakieś tak pusto. Co to jest? To jest błąd tekstury, czy co? I don't know. A napiżdżają te pioruny. Aha, i przyjdziemy teraz od tej strony. O kurde. O fuck. O fuck. O fuck.
I co ja mam teraz niby z tym fantem zrobić? Jak dobrze, że sobie nie spoilerowałem niczego, naprawdę. To jest teraz takie zaskoczenie. Oh fuck. Your environment is no longer safe and your PDA has to reboot in emergency mode. Four minutes. I zobaczcie, mamy teraz jedzenie, wodę i wszystko. Teraz nam się dopiero zaczyna prawdziwa Subnautica. Wow. Wow. Ej. Zwracam honor. Całkowicie zwracam honor. Wow. Co tam dało tlen? Całkowicie zmieniam zdanie. Wow. Ej. Naprawdę wow. Jestem mega podekscytowany. Wow. Są pingwiny. Wow. Ej, nie, wow. Naprawdę wow. Wow. Po prostu wow. No zabrakło mi słów. Nie wiem, co powiedzieć. Są nasze ulubione rybki, znane od zawsze. To jest jakaś nowa rybka. Panie. Panie. Chcę się ci przyjrzeć. O. Arctic Peeper. Czy to jest Peeper, tylko że Arctic? Wydaje mi się, że coś takiego jak Peeper już było. Chodź tu. Wow. Swim to surface. Trochę smutno, że... Come in. I copy. I'm out. In... Stay where you are. I'm sending a rescue. Okay. Czyli mają mnie stąd wyciągnąć formalnie. O! Patrzcie! Ej, zrzucili mi ten, zapasy. Jezu, jaki to jest koniec świata. What the fuck, te pioruny w ogóle. Zrzucili mi ten ładunek. Lecimy po niego. Tu mogą być itemki, w sensie wiecie. Do skanowania i tak dalej. To tutaj wyląduje? Nie tutaj wyląduje. To wyląduje tam. Lecimy tam. LOL, dali nam bazę. Wow. Co? I'm at the habitat and the world. Nothing yet. And the facility? Send my name. I need to know why. I know. Make something to eat. Get equipment. I'll have answers by then. Will do. Tak, my jesteśmy Robin, chyba. Tak, Robin, chyba. Wasser. Dawaj, Wasser. Ej, mega. Ej, mega. Jestem mega podjarany. Dobra. Zrobiliśmy troszkę do jedzenia. To jest wyjście z bazy, to jest storage, to jest okienko. Spoko. Ło, jakieś nowe rybki. Ło.
Aktualnie nie musimy skanować, żeby mieć nowy uryb. Ona weszła. Ona weszła w kamień. Nie musimy skanować, tylko po prostu musimy je zebrać, żeby zdobyć tak jakby informacje o nich. Ale super jest ten. Prawda mega. Więcej jedzenia. Dobra. Tu się zaczyna już powoli prawdziwy survival, więc muszę się troszkę już przestać jarać, że tak powiem, okolicą, a zająć się swoim jedzeniem. Stanem zdrowia i tak dalej. Dobra, daj mi to. I teraz tak, jak się jadło. Consume. Okej. Okay. Najedzony, napity. Wyjdźmy na wierzch. No, come on. Ja chciałbym bardzo chętnie się przejść do tych pingwinów. Ale one chyba już pouciekały. Naprawdę chciałem pingwiny zobaczyć. O kurde, ten piorun. Weź kurde, nie strasz mnie tymi piorunami. Gdy wiecie, co wam powiem, to coś, co tutaj jest, takie rzeczy magiczne, to takie, to mi to wygląda jak łapy. Ajk. Naprawdę to wygląda mi jak takie pierdalne łapy. Mnie to troszkę martwi, że tak powiem, bo na trailerze mogliśmy zobaczyć takiego pierdalnego typa, który chciał nas zeżreć. Ja się martwię, że to mógł być on, że to jest on. Więc no, tak się ciekawie tutaj zaczyna robić. Okej, okay, dobra. Jedzenie mamy, wodę mamy. Co ja mam dalej robić? Pod względem fabularnym. Bo przespać się nie mogę. Switch container. Dobra, zostawię sobie takie zapasiki. No bo na zewnątrz kucio widać. No. Wyskoczysz, wyskoczysz. Na zewnątrz naprawdę gucie widać. O fuk. Przecież już się dzień zbliża. Ale napiżdżają te pioruny, wow. Okropna pogoda. Wyobraźcie sobie, jak to będzie udźwiękowione później. Jak to będzie brzmiało. Wydaje mi się, że tam jest kraniec świata, wiecie co? Jakieś to tak... wygląda jak zbugowane tekstury. Tak strasznie tak wygląda. Tego może tam nie będziemy szli... No, nie chcę chyba tam iść. Dobra, nie będę sobie psuł, że tak powiem, tej magii gry. Ale... Naprawdę bardzo chętnie odszedłbym troszkę od bazy. Nie mogą po mnie zlecieć? Or something? Nie wiem. Ups, nie wpadnij do wody. Wyszedłbym sobie tutaj i bym połaził, pozwiedzał. Chcę zobaczyć pingwinki z bliska. Tam są pingwinki. No wiecie, takie ludzkie rzeczy. Chcę pozwiedzać, po prostu. Chcę zobaczyć, gdzie ja jestem. Pozwiedzać to miejsce. No, 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 o Boże. No, come on, skocz tu. No, come on. No, ha. To będą musieli poprawić. Ewidentnie. Bo się nie da wskakiwać w ogóle na te sople lodu, na to cokolwiek, na tą krę. Skra. Kra, kra. Kra, kra. Cześć!
Jezu, jakie wy bydle jesteście duże. Co tam? Nie, no są naprawdę duże. Siema. Co tam u was? Mogę was pogłaskać? Pogłaskać. Ja będzie tylko jednym. Ej no, o, przygarnąłbym takiego. Pika pin. No serio? Co? Czego ja go mogę podnieść? Dobra, dawaj mi go. O, tam jest kolejny, dawaj mi go. Dawaj! Uciekł. O! What the fuck? W ogóle, this is broken as fuck. O, Graph Trap Fragment, ale nie mam czym tego zeskanować. Nie przemyśleli chyba tego. Chodź, 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 chodź. Nie wiem, na co mi te pingwiny. To, ale jasne, jak mogę zebrać, to zbieram. Nie mam czym skanować. Skanera. Okej. Skanera jeszcze nie dodali do gry, no bo tak jak mówiłem, jak podnoszę jakieś rzeczy, to automatycznie mi tak jakby informacje się zapisują, tak jak przy skanowaniu ich, więc. Nie mam co liczyć na to. No, twórcy się śmiali, że pingwiny mogą czasami tak jakby latać w powietrzu i tak dalej. Że to będzie normalny błąd. No, właśnie widzę. Magic. No dobra. Zwracajmy uwagę na błędy. Zwracajmy uwagę na zwiedzanie. O! Ej, są tu rudy, da się sobie. Ej, ja tu mogę chyba zrobić sobie skaner. Bo są rudy. Jeśli są rudy i mogę z tego zbierać rzeczy, to mogę też z tego wyrabiać narzędzia. Ej, to jest dobry znak. Wtedy będę mógł sobie Seaglade na przykład zeskanować. Ej. I want it. Dobra, płynie po tlen. Dobra, ciebie wezmę. Nie wiem, na co ja je mogę zbierać, ale. Okej, no. Mogę, to zbieram. To jest chore, tak właściwie rzecz biorąc. Masz takich kilka pingwinów małych w kieszeni, jak gdyby nigdy nic. No to tak w ogóle. Staram się zbierać tutaj te rudy. Nie wiem, kiedy się te odcinki pojawią, bo no, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku. O, fuck, mój internet bardzo zdechł, więc no. Bardzo ciężko mi było zainstalować tą grę. A co dopiero przesłać taki filmik z Subnautiki w HD. To już wiecie. Koszmar. Dlatego ja nie wiem, kiedy ja w sumie dam ten odcinek. Jeden i drugi. Czy teraz to już wiecie pewnie. Pewnie w niedalekiej przyszłości będzie ten drugi. I następny. Ale you know, o co mi chodzi. You know what I mean. Nie chcę się za daleko oddalać od bazy. Bo znając moje szczęście, oddalę się za daleko. Przyjdzie noc i no, będę na ślepo płynął. Tego bym nie chciał. Nie chcę tu podziwiać to. Florę i faunę. Uuu, tam u dołu coś ciekawego jest. Tu muszę najpierw wypłynąć, żeby złapać tlenu. Aktualnie jestem w powietrzu, spoko. Co tu jest? Mogę to podnieść. Coś fajnego, ciekawego. To jest Seaglade kolejny. Wow, ej, wow, ej.
To nie była zwykła ryba, to było coś. To nie była zwykła ryba, to było coś innego, tak mi się zdaje. Dobra, nieważne. Może to i była zwykła ryba. Może ja mam schizę. Boże, od tej strony miałem wejście i opłynąłem to dookoła. No co debil, co. Tylko ja tak mówię. Dobra, personal tools. Skaner. Bateria. Dobra. Electronics battery. Teraz bateria się robi z tego czegoś. Twórcy to przemyśleli. Idealnie dwie te roślinki tak niechcąc rosły idealnie nam pod bazą, co nie? Dobra, skaner. Podstawa, ja chcę skaner. To jest najciekawsze w tej grze. Skanowanie. Wow. Seaglade, to jest podstawa. Skany, kurde. Trzy fragmenty mi są potrzebne. Spanio, da się zrobić. Myślę bez problemu. Jednak skaner jest, jednak się myliłem. To tylko mi nazwę rybki pokazywało nowej. Ale ogólnie mogę wszystko skanować znowu. O, płyń do góry, płyń, płyń, MG, płyń, zostaw mnie, bydle. Zostaw, zostaw, zostaw. O, kolejny Seaglade. O, jeszcze jeden Seaglade. O, jak fajnie. Tyk. Tyk. Zaraz sobie Seaglade zrobimy. Się nam oczywiście materiału z tykiem. Też nie jest powiedziane, że będziemy mieli go od razu. Tak. To już mam zeskanowane, więc mogę zebrać. Tak. Dokładnie. Nie do końca wiem, o czym mówić. No, tak jakby nie ma tu nic na razie do komentowania. O, topię się, topię się, topię się, topię się. Bo tak jakby, no nic ciekawego fabularnie się na razie nie dzieje. Na razie exploring, zbieranie itemków i tak dalej. Surowców, nie itemków. MDziek to nie Minecraft. Także tak. No to zbieramy. Na spokojnie, na luzaku. Bez problemu, dzieciaku. Ale rymuje, kurde. Nie czuję, jak rymuje. Wow, 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 wow. Wow. Ej, to jest ta płaszczko coś. Pinacarid. Co to jest w ogóle? Pinacarid. Oksygen. Płyń, płyń, tylko płyń. O, ty śmieć. Idę cię zeskanować. Dam radę. Dam radę. A, jeszcze cię złapię. Tego nie mogę skanować. Także tak. Bladderfish. Pęcherzówka. Coś pięknego. Siup. Dziwi mnie trochę, że nie dali polskiej wersji jeszcze językowej, zważywszy na to, że w sumie, nie oszukując się, większość nazw tych zwierząt jest w sumie w Subnautice tej takiej, no w Subnautice. I tak jakby mogli w najnormalniej świecie pójść na płatwiznę i sobie przekopiować tłumaczenia. Znaczy, no rozumiem, że może nie chcą tego tak na odpierdzie zrobić, ale no. No ale no tak. No. Zawsze byłby ten przedsmak. Chociaż może faktycznie mniej estetycznie by to wyglądało, jakby było, kurde, co drugie słowo byłoby przetłumaczone. Robin the boss wants a stupid. Cold, I lost my game. Muszę iść po ten supply, o nie. Dobra. Lecimy na wycieczkę, ale zanim to, to chciałbym zrobić sobie faktycznie Seaglade'a. Personal to jest chyba
Tools, nie? Personal equipment, tak, nie? Deploy it? Tak, deploy it. Bateria, lubrikant, o Boże, olej, copper. Baterie mi nie stać, bo nie mam ribbon plant. Ale co sobie zrobię? Dobra, co jeszcze tutaj potrzebowałem? Bateria, ten olej. A olej jak się robi o basic materials? Cured food. Ej, nie mam nawet, ja nie mam nawet oleju do zrobienia. Ale... Serio? Fabricator? Ale olej się robiło z tych takich roślin. Z tych takich zlepków roślin. A te zlepki roślin widziałem gdzieś tutaj. Gdzieś je tu widziałem. One rosną w głębszych wodach. Tam widzę, że coś się na niebiesko świeci. To może być i dobry, i zły znak. Tak, tak patrzę, to jest na razie zły znak. To jest technologia tych kosmitów. Prekursorów, o. Technologia prekursorów. O, to jest tu. I to są te rośliny, które będziemy na pewno potrzebować na ten. Na olej. Nie mogę tego podnieść, no nie. Nie gadajcie, że będzie mi potrzebny nóż do tego. No i tu ma... Wzięła się w ogóle... Brzmi jak ten, jak Steve. Nieważne. Gdzie ja się w ogóle wybieram z tymi rzeczami, to ja nie wiem, ale... Jak myślenie nie boli. Tun, turun, turun. Nieważne. Nieważne. Także tak. To mi jest niepotrzebne. To jest jedzenie i woda. To jest mi niepotrzebne. Equipment. Fiber mesh. Ale to jest kurwa. Silikon? Kurwa to też się robi z tego. Co się robi z tego? Co się robi z tego? Czyli do tego jest mi potrzebny nóż. Do tego jest mi potrzebny nóż. Do zrobienia noża jest mi potrzebne to. No jasne, że tak. Latarka. Skaner już mamy. Dużo baterii nam jest potrzeba. Dobra, odłóżmy to, co mamy, bo jest nam to zbędne aktualnie w ekwipunku. Oprócz oczywiście narzędzi. Pingwiny, nie wiem po co nam to w ogóle. Ja mogę coś z tych pingwinów przyrządzić? Mniam? To jest niehumanitarne. Nie, nie mogę. Dobra. Usmażmy sobie troszkę jedzenia. Ale nie całe, bo kurwa, nie przeżylemy tego. Zjedz! cooked. Decomposing cooked. O nie, on się psuje już. Dobra, zrobimy tak. Mamy problem, bo nie mam wody. Dobra, dawaj mi to.
I need water. I need pęcherzówki. Już widzę nawet jedną. O, ściuchami. Dziękuję. Ale I need more water. Bo mogę ich zeskanować teraz. Jest różnica między małym a dużym? Tak, jest różnica między małym a dużym. Topi się. MDziek, o czym ty myślisz? One burzą są niewzruszone. Kurde, dla nich to jest codzienność. Tam widzę pęcherzówkę. Nawet kilka, tylko czy ja je dogonię? O, nieważne. Dawaj mi tu. No dawaj swoje dupsko. O, tu jest. O, jest tu i wiele. Dawaj swoje dupsko. Wy też dawajcie swoje dupsko. Dobrze, zjedzone. Znaczy jeszcze nie, no ale będą wypite nawet nie te zjedzone. Dobra. Pójdziemy tam w następnym odcinku, bo już mamy 36 minut materiału. Więc ja się z wami teraz pożegnam. Pójdziemy tam w następnym odcinku już bez Siglejda, już mi się naprawdę nie chce na niego zbierać. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach i cześć!